Незламний народе, найсміливішої країни. Коли настане день, закінчиться війна. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich, dziękuję za obecność. Mam dla Państwa dobrą wiadomość, Ukraina tą wojnę jednak wygra, wcześniej czy później. Jedyne pytanie, jaką jeszcze cenę będzie musiał zapłacić naród ukraiński, ale prawa historii, prawa natury, prawa przyrody mówią o tym, że nowe zawsze zwycięża nad czymś starym, archaicznym, więc Ukraina na pewno tą wojnę wygra, a co będzie po tym zwycięstwie, jaka będzie Ukraina po tej wojnie dzisiaj. Dzisiaj będziemy słuchali najpierw, później będziemy rozmawiali w części dyskusyjnej o tym z ambasadorem Polski na Ukrainie w latach 2016-2019, panem Janem Piekło. Dzień dobry panie ambasadorze i oddaję panu głos. Witam serdecznie wszystkich Państwa. No, na samym początku muszę powiedzieć, że zgadzam się z panem Aleksandrem, że Ukraina musi wygrać tą wojnę, bo nowsze powinno z reguły wypierać starsze. No, tak rzeczywiście w dziejach świata czasami bywało, choć czasem bywało różnie. No, były takie elementy, kiedy zło wygrywało i na długie lata pogrążyło Europę w ciemnościach. Mówię oczywiście o II wojnie światowej, a właściwie o pierwszej też. Proszę Państwa, no, jeżeli byśmy mieli w tej chwili rozmawiać o scenariuszach i o zakończeniu tej wojny, to należałoby sobie wpierw odpowiedzieć na proste pytanie, no bo prawdopodobnie odpowiedź na nie jest dobrze znana. Dlaczego? Dlaczego ta wojna? No, tak w najkrótszym, największym skrócie można powiedzieć, że dlatego, że Ukraina chciała być niepodległa, że Ukraina dokonała wyboru europejskiego i transatlantyckiego i no, jeszcze na dodatek, podpisując budapesztańskie memorandum, wyrzekła się broni atomowej, czyli pozbawiła się ewentualnie elementu, którego mógłby się Putin dzisiaj wystraszyć. To można powiedzieć, że właściwie już sam fakt rozpadu Związku Radzieckiego i ogłoszenia niepodległości Ukrainy był, jak wiemy, katastrofą geopolityczną dla Władimira Putina, którą on bardzo przeżywał. I przeżywał ją do tego stopnia, że cały czas usiłował przywrócić kontrolę rosyjską nad polityką Kijowa. Trwało to kilkanaście lat i no, skutki były takie, że wpierw doszło do pokojowej, pomarańczowej rewolucji, w której nie udało się w Rosji utrzymać wiadomego kandydata na prezydenturze. Potem doszedł rok 2014. Rewolucja godności, która już nie była pokojowa, tylko była po prostu krwawa. I w jej wyniku doszło do pierwszych gier typu aneksja Krymu i agresja na Donbas. To były jasne sygnały, które zostały wysłane w świat, głównie w kierunku NATO i Europy Zachodniej. I niestety nie zostały tam należycie zrozumiane. Po prostu mimo tego, co się stało, zarówno Niemcy, jak i Francja, jak i właściwie Unia Europejska była zdecydowana robić dalej interesy z Rosją. No a ponieważ Ukraina dalej trwała w swoim uporze i mimo tego, że Rosja liczyła na to, że jak do władzy dojdzie ktoś inny, a nie Poroszenko, i jak do władzy doszedł prezydent Zełenski, no to Rosja myślała, że może się tu też uda coś dla siebie załatwić i uzyskać wpływy nad
polityką Kijowa. No, widzimy, jak to się w tej chwili skończyło. Rosja nie wytrzymała w pewnym momencie i wpierw nagromadziła ogromną ilość wojska. Potem pamiętamy, że amerykański wywiad i brytyjski wywiad puścili taką wiadomość do mediów, taki przeciek kontrolowany o tym, że Rosja się szykuje do ataku. No, jakoś świat nie bardzo chciał w to uwierzyć, nie chciał w to również uwierzyć prezydent Zeleński, bo rzeczywiście trudno było sobie ten scenariusz wyobrazić. No a ten scenariusz został zrealizowany w całości dokładnie tak, jak to przewidział wywiad amerykański i brytyjski. No i zaczęła się wojna i plan rosyjski to był plan podobny do niegdysiejszego planu z 1939 roku Adolfa Hitlera, czyli Blitzkriegu, czyli po prostu błyskawicznej wojny, w wyniku której zostaną zajęte najważniejsze miasta, zbombardowane i zostanie osadzony w Kijowie przyjazny Rosji rząd. No i jak widzimy, tak się nie stało. Również nie stało się dzięki temu, że prezydent Zeleński okazał się być prawdziwym mężem stanu i można powiedzieć, że właściwie bohaterem Ukrainy, który w przeciwieństwie do Władimira Putina, który się schował gdzieś w jakichś bunkrach czy willach i kontaktuje się na odległość bardzo długiego stołu ze swoimi współpracownikami i głowami innych państw. Prezydent Zeleński jest razem z ludźmi w Kijowie, mimo oferty, którą otrzymał z strony amerykańskiej ewakuacji do albo Lwowa, albo poza granicami kraju, podjął decyzję o zostaniu w Kijowie i jest widziany, jak rozmawia z dziennikarzami, podaje im ręce, jest po prostu z ludźmi. To jest gest niewątpliwej odwagi i to jest pokazanie, na co Putina nie stać, bo Putina właśnie dokładnie na to nie stać. I pewnie też dlatego Putin, dlatego że go na coś takiego nie stać, musi tę wojnę przegrać. Moralnie to ją przegrał już właściwie całkowicie. Przegrał ją również informacyjnie, ponieważ właściwie narracja Kijowa, narracja prezydenta Zeleńskiego, jego wystąpienia w poszczególnych parlamentach świata, one budzą zrozumiałe zainteresowanie i to są przekazy bardzo specyficzne, to są przekazy w takim dość prostym, jasnym, klarownym językiem, z nawiązaniem również do tragicznych dziejów różnych krajów, do takich momentów krytycznych w różnych krajach i myślę, że to trafia do opinii publicznej. Do opinii publicznej również trafiają w tej chwili obrazki z bombardowanego rakietami z samolotów Mariupola, z Charkowa, z Kijowa. Pojawiają się informacje o tym, co Rosjanie wyprawiają. Padają liczby o zabitych cywilach, w tym również dzieciach, co jest najbardziej tragiczne. I to wszystko burzy umysły opinii publicznej całego świata, które z kolei ta opinia publiczna całego świata będzie naciskać na polityków, żeby jednak coś takiego zrobili. Pojawiła się kwestia oferty zamknięcia nieba nad Ukrainą, o którą prosił NATO i Stany Zjednoczone i Europę prezydent Zeleński. Ona nie została zrealizowana. Natomiast te obrazki, które opinia publiczna widzi w telewizji, to jest przegrana wojna informacyjna Rosji. Nie widzimy, żeby to jakieś specjalne wrażenie robiło na Rosjanach, bo tamtego rodzaju obrazki się po prostu nie pokazują. Pokazuje się i pojawia się narracja propagandowa o charakterze porównywalnym z tym, co się działo za Józefa Stalina w Rosji. No i wygląda na to, że Rosjanie, ponad miesiąc trwa ta wojna, nie są w stanie zrealizować swojego pierwszego scenariusza, nie byli w stanie zrealizować swojego drugiego scenariusza, czyli zajęcia większych miast. Nie udało się również
Nie udało się również doprowadzić do tego, żeby odbyć satysfakcjonujące z punktu widzenia Moskwy rozmowy pokojowe. Po przeciwnie. Pozycja Kijowa, pozycja Żeleńskiego jest twarda, zdecydowana i on może liczyć na wsparcie świata, na wsparcie Stanów Zjednoczonych, na wsparcie również Europy. W tym kontekście pewnie należy wspomnieć niedawną wizytę prezydenta Joe Bidena w Polsce, w Rzeszowie i w Warszawie, a w Rzeszowie szczególnie dlatego, że Rzeszów leży tuż przy niedaleko granicy polsko-ukraińskiej i od jakichś 20 kilometrów od tej granicy tam dalej niedawno rosyjskie rakiety uderzyły w poligon wojskowy w Jaworowie, gdzie kiedyś oficerowie NATO, w tym oficerowie amerykańscy, kanadyjscy, brytyjscy, polscy szkolili oficerów ukraińskich, którzy dzisiaj wykorzystują te umiejętności skutecznie w walce z Rosjanami. Tam w Warszawie, a także w Rzeszowie, ale przede wszystkim w Warszawie padły bardzo ważne słowa. Bardzo ważne słowa o tym, że Stany Zjednoczone i NATO będą wspierały Ukrainę, że doszło również do spotkania ministra obrony Reznikowa i ministra spraw zagranicznych Ukrainy Kuleby z dyplomacją amerykańską, z senatorem, przepraszam, z sekretarzem Blinkenem i z sekretarzem obrony Lloydem Austinem, co świadczyło o tym, że to nie była tylko taka pusta wizyta, z której nic nie wynika, ale tam na pewno całkiem poważnie rozmawiano o sprawach zasadniczych, czyli o sprawie pomocy wojskowej dla walczącej Ukrainy. No i teraz pojawia się temat, o którym wszyscy w tej chwili chcą rozmawiać, scenariuszy co dalej. Co dalej, czy możliwy jest pokój, czy możliwa jest odstawka Putina od władzy i jak będzie wyglądała Ukraina po wojnie. No, wiemy już jedno, że Zachód w tej chwili jest zdecydowany, żeby Ukrainie pomóc finansowo. I pojawiają się pomysły na powołanie funduszu, który by był funduszem odbudowy Ukrainy. I tam się mają znaleźć między innymi te zamrożone pieniądze, aktywa rosyjskie, które, w tym również rosyjskich oligarchów, które miałyby teraz posłużyć jako rodzaj reparacji wojennych przeznaczonych na odbudowę Ukrainy. I jeżeli chodzi o Rosję, no to rzeczywiście niepokój budzi fakt, że opinia publiczna w Rosji jakby reaguje wsparciem dla Putina. I ten wiecz na stadionie w Łuźnikach świadczył o tym, że to poparcie jest mniej więcej tak silne, jak kiedyś było poparcie młodych nazistów dla Adolfa Hitlera w hitlerowskich Niemczech. To zresztą właściwie trochę podobnie wygląda. Tak jak wtedy Hitler zahipnotyzował swój naród do tego stopnia, że go wsparł w II wojnie światowej, to tak tutaj Putin zahipnotyzował sporą część ukraińskiego społeczeństwa, które wierzy w to, że dzięki niemu Rosja powstaje z kolan. No cóż, jest to pewien problem i obawiam się, że los Rosjan może być taki, jak los Niemców po II wojnie światowej, że ze względu na ich odpowiedzialność za to, że wspierali Putina i że nie pozwolili na to, żeby sami mogli przerwać ten straszny scenariusz, który się dzieje na Ukrainie, no to w tej chwili mogą być przedmiotem takiego samego traktowania jak Niemcy po II wojnie światowej, czyli powiedzmy będą rodzajem narodu wyklętego
przez Europę i Europy. To jest scenariusz bardzo niebezpieczny dla samej Rosji przede wszystkim. I być może to, że ktoś sobie tam to uświadomi, również w kręgach władzy może spowoduje, że dojdzie do tego optymalnego scenariusza, który by polegał na obaleniu rządów Władimira Putina i ewentualnym przewrocie. Nie wiem, czy wojskowym, czy służb specjalnych tylko. No w każdym razie taki scenariusz by mógł rozwiązać część problemów. Oczywiście nie wiadomo, jak by się to mogło odbyć. Czy Rosja ma to do siebie, że jest głównie nieprzewidywalna i często różne scenariusze, które są wymyślane przez zachodnich analityków, się nie sprawdzają. Tu może się też okazać, że ten przewrót będzie również krwawy i że w wyniku tego przewrotu może dojść do rodzaju wojny domowej czy konfliktu wewnętrznego, który może uruchomić procesy, które obserwowałem jako korespondent w czasie wojny w byłej Jugosławii, czyli rozpadu kraju. Putin wprawdzie ulokował na wszelkich kierowniczych stanowiskach gubernatorów ludzi, do których ma zaufanie, ale to wcale nie znaczy, że tam tych tendencji separatystycznych w pewnym momencie nie będzie i one mogą zostać uruchomione przez właściwie przegraną czy klęskę Putina. To może w rezultacie spowodować problem, który będzie trwał bardzo długo. Niekoniecznie zakończy się za parę miesięcy, ale może trwać bardzo długo i może stworzyć zagrożenie nuklearne i może dojść po prostu do właściwie regularnej wojny domowej, podobnej jaka, tylko że z użyciem broni nuklearnej na przykład, jaka miała miejsce po rewolucji październikowej. Taka wersja jest, myślę, dość prawdopodobna. I to jest coś, o czym nie wprost powiedział prezydent Biden w Warszawie, że to może długo trwać i musimy być na to przygotowani. Rzeczywiście może tak być i pewnie zadaniem wtedy państw zachodnich, przede wszystkim NATO, będzie unieszkodliwienie arsenału nuklearnego Rosji. To jest jeden z wariantów, który być może w jakimś sensie byłby wariantem optymalnym, ponieważ rozpad Federacji Rosyjskiej w tym kształcie byłby zapewniłby neutralizację imperializmu rosyjskiego. Natomiast w tym miejscu może się pojawić inny imperializm i inny wielki gracz, który będzie chciał zaistnieć w świecie, i tym graczem są Chiny. Tutaj właśnie losy tego, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie, w ogromnym stopniu zależą od tego, co się wydarzy w Chinach. Jak Chiny będą reagować na ten konflikt, tę wojnę na Ukrainie. Jak na razie padają tam słowa wsparcia i potępienia polityki NATO, natomiast nie ma akcji, nic takiego się nie dzieje, żebyśmy słyszeli, żeby Chiny chciały wesprzeć amunicją, sprzętem wojskowym, czym innym poza słowami w Rosji, która jest potrzebna. Wygląda na to, że był taki moment, kiedy obawiano się, eksperci i analitycy zachodni, nie tylko zachodni, obawiali się, że w chwili zaatakowania przez Rosję Ukrainy to samo się stanie z Chińczykami i Tajwanem, że Chińczycy wtedy uruchomią drugi front i zajmą Tajwan. I wtedy Zachód, szczególnie Stany Zjednoczone, będą miały bardzo duży problem. No tak się akurat nie stało, z czego można wnioskować, że być może Chiny nie są zainteresowane tym scenariuszem. Są raczej zainteresowane tym, żeby się przyglądać, jak słabnie Rosja, żeby się przyglądać, jak działają te sankcje i co by mogło się stać, gdyby te sankcje zostały zastosowane w stosunku do Chin, i może dochodzą powoli do wniosku, że należałoby może przyjąć pozycję wyczekującą. I nie jest wykluczone, że chiński plan może być również taki, że w pewnym momencie, jeżeli by doszło do rozpadu Federacji Rosyjskiej, ponieważ tam w rejonach
wschodniej Syberii, tam blisko granicy z Chinami, jest dość dużo po prostu Chińczyków, obywateli Chin, którzy tam po prostu żyją, mieszkają, prowadzą biznesy i nie jest wykluczone, że wariant mógłby być też taki, że Chiny by mogły tam wprowadzić kontyngent chiński, kontyngent wojskowy w celu ochrony mniejszości chińskiej na tym terytorium, co by pasowało do scenariusza, który Rosja zastosowała w stosunku do Ukrainy. No, oczywiście, że jest jeszcze prawdopodobny taki scenariusz, że słabnący Putin będzie chciał doprowadzić do jakiegoś korzystnego dla niego pokoju. Ten scenariusz by pewnie zakładał oddanie przez Ukrainę całego Donbasu, korytarza lądowego na Krym, no i pewnie jeszcze do tego by dochodził neutralny status Ukrainy. I to jest scenariusz prawdopodobny, ale wcale nie jestem przekonany, że Kijów ten scenariusz w takiej formie by przyjął, bo to by znaczyło właściwie pewną przegraną. Niewątpliwie na taki scenariusz pokoju takiego kruchego, ale pokoju taktycznego, to czekają takie kraje z niecierpliwością jak Niemcy i Francja. No, nieco żenująca była wypowiedź prezydenta Macrona, który skrytykował właściwie prezydenta Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, za to, że powiedział o Putinie, że jest rzeźnikiem. Nie tylko, że jest rzeźnikiem, to jeszcze jest zabójcą i przestępcą wojennym, człowiekiem, który popełnił zbrodnie przeciw ludzkości. Więc w tym kontekście wypowiedź prezydenta Macrona, szczególnie przed wyborami, no, jest nieco żenująca. Tak samo widać, że Berlin wolałby nadal handlować z Rosją, kupować od Rosji gaz, kupować od Rosji ropę, tylko ponieważ są ustalenia z Brukseli, że nie będziemy płacili w rublach, no to tutaj się pojawia problem, jak ewentualnie za to płacić, skoro Europa podjęła zobowiązanie, że nie będzie przyjmować zapłaty w rublach. To tutaj też właściwie Niemcy w dużym stopniu ponoszą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, bo po prostu Putin był karmiony pieniędzmi płynącymi z Niemiec, płynącymi z Francji, różnymi układami korupcyjnymi, takimi jak układ z Gerhardem Schröderem, byłym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. I to wszystko właściwie powodowało poczucie, że aha, jeżeli ja tak skutecznie skorumpowałem polityków zachodnich, w tym również francuskich, na przykład premier Fillon, który również spełnił podobną haniebną rolę jak Schröder, no to jeżeli ja tak wszystkich tutaj skutecznie skorumpowałem, to znaczy, że ja się mogę czuć bezpieczny i mogę dalej robić to, co chcę. No i okazało się, że nie. Że Bidenowi udała się rzecz bardzo trudna. Udało mu się zmobilizować Zachód. Udało mu się również przekonać Niemców do tego, żeby zmienili front. Przekonać Francuzów, chociaż tak jak przed chwilą mówiłem, nie do końca i tamte kraje pewnie chętnie wróciły do możliwości handlowania z Rosją. No i tak samo jest jeszcze jeden kraj, który chętnie by robił to nadal i który nie chce wprowadzać sankcji na rosyjskie towary, to są Węgry. No i nakreśliłem Państwu parę tych scenariuszy, które mogą się sprawdzić, mogą się nie sprawdzić, może nas zaskoczyć zupełnie inne rozwiązanie. Ja myślę, że to może być takie stopniowanie, że najpierw będzie taki scenariusz z takim taktycznym pokojem, z którego no, niewiele wyniknie i on szybko zostanie z powrotem wygodnym dla Putina w momencie złamany i dojdzie do kolejnego etapu wojny.
No i może być też tak, że rzeczywiście dojdzie do dramatycznych wydarzeń w samej Rosji i wtedy ten problem rozwiąże się tam, gdzie się zaczął, czyli w Rosji. No, pozostaje pytanie, które dla mnie jest pytaniem bardzo ważnym, a właściwie najważniejszym. Co dalej z przynależnością Ukrainy do Unii Europejskiej i co dalej z przynależnością Ukrainy do NATO? I w tych tematach powinna paść szybka odpowiedź i deklaracja ze strony Zachodu. No one do tej pory nie padły. Chciałem przypomnieć, że wydarzenia w 2014 roku, które uruchomiły rewolucję godności, były związane z umową stowarzyszeniową z Unią Europejską, której prezydent Janukowicz nie chciał wtedy podpisać. No i właśnie z tego powodu praktycznie zaczęły się te wszystkie akcje protestacyjne, które się potem przerodziły w krwawą łaźnię na Majdanie. Więc ten temat wschodniego partnerstwa i tej umowy stowarzyszeniowej, którą Ukraina i także i Gruzja i Mołdawia otrzymały, jest teraz poddany testowi. Czy Unia Europejska, czy Zachód będą wiarygodni i będą starali się iść dalej, czy nie? Ponieważ Ukraina w tej sytuacji, jaka jest, powinna otrzymać perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej i również gdzieś obietnicę przyszłego członkostwa w NATO. W całej rozciągłości NATO zasłużyła. Przede wszystkim bohaterską obroną swojego kraju teraz, postawą, moralną postawą wobec gruźb Putina. No niestety widzimy pewne sygnały płynące z Brukseli, że no właśnie to Ukraina nie spełnia tutaj, że to należało się wstrzymać, bo są kraje bałkańskie, zachodnie Bałkany, one były pierwsze w kolejce i one już mają perspektywę członkostwa. No, słyszeliśmy to już wiele razy. W tej chwili ważą się właściwie losy przyszłego kształtu Europy i być może przyszłego kształtu świata. Bez jasnej deklaracji w tej sprawie i zostawienie Ukrainy na uboczu europejskiej cywilizacji to byłby potworny błąd. Ja, proszę Państwa, może na tym skończę. Ja najchętniej po prostu odpowiedzią na Państwa pytania. Ja nie wiem, czy, ponieważ jestem przekonany, że większość z Państwa, czy wszyscy z Państwa posiadają bardzo dobrą wiedzę w temacie wschodu Rosji i Ukrainy. Więc ja nie chciałbym się też powtarzać. Nie wiem, czy powiedziałem to, co jest dla Państwa ciekawe i interesujące. W każdym razie, jeżeli by prowadzący nie miał nic przeciwko temu, to ja po prostu bym najchętniej w tej chwili odpowiadał na pytania w miarę moich możliwości, jak tylko potrafię. No tak, już mamy parę pytań na czacie. Zachęcam Państwa do zadawania kolejnych pytań. Zachęcam też widzów na Facebooku do zadawania pytań w komentarzach. No, ale zacznę ja na prawach moderatora, to zatem pierwsze swoje pytanie. I chcę odwołać się do wywiadu Zeleńskiego dziennikarzom rosyjskim, udzielonego wczoraj chyba, nie przedwczoraj, wczoraj był ten wywiad, w którym Zeleński powiedział o możliwości prowadzenia referendum na Ukrainie co do NATO. To po pierwsze, czy może Ukraina jakby dobrowolnie zrezygnować z NATO, dlatego żeby zachować pokój? I jeśli tak, to czy według Pana, czy można wymyślić jakiś taki format gwarancji dla Ukrainy, który nie zostałby drugim memorandum budapesztańskim? No, bardzo dobre pytanie, za które dziękuję. No rzeczywiście Ukraina ma prawo się obawiać, że nowe gwarancje mogą się skończyć tak samo jak te pierwsze gwarancje, czy jak się kiedyś skończyły gwarancje Anglii i Francji w 1939 roku w stosunku do Polski. To warto tutaj podkreślić pewne podobieństwo losów. I rzeczywiście pojawił się pomysł, że tutaj mógłby być jakiś nowy gwarant, że to mogłaby być Turcja, że to mogłaby być Wielka Brytania, że to nawet pojawiają się głosy, że to mogłaby być i Polska. No, ja myślę, że na razie to różne opcje są na stole, natomiast wydaje mi się, że takim gwarantem to powinno być NATO.
I to jest w tej chwili najsilniejsza organizacja ofensywna, obronna krajów zachodnich i ona ewentualnie tym gwarantem mogłaby być, jeżeli to w ogóle jest możliwe. Natomiast no, rzeczywiście prezydent Zełenski w tym wywiadzie, o którym pan wspomniał, bardzo słusznie zauważył, że potrzebne by było referendum. Niech się społeczeństwo wypowie, to jest sprawdzona, demokratyczna formuła, czy chciałoby być na to, czy mogłoby z tego zrezygnować. A wiemy, że w tej chwili według najnowszych badań, opinii, w miarę możliwości tam na Ukrainie, to jest w tej chwili ogromny wzrost poparcia dla członkostwa Ukrainy w NATO, który jednak może spaść, jeżeli NATO zawiedzie. Więc no, rzeczywiście to pierwsze pytanie o referendum to jest bardzo dobra zagrywka pana prezydenta Zełenskiego w tej rozmowie. No, to jest pokazanie, no, to ludzie powinni decydować. Może byście też zrobili referendum, Rosjanie, na temat tego, czy ma sens nadal kontynuować tą wojnę z Ukrainą. To mniej więcej takie myślenie pewnie gdzieś przyświecało prezydentowi i trzeba powiedzieć szczerze, że prezydent sobie fantastycznie radzi w wojnie medialnej, w wojnie informacyjnej. I jego przykazy są szeroko komentowane, natomiast Rosja tą wojnę informacyjną haniebnie przegrywa. Pytanie z czatu. Jak według pana będą rozwijać się stosunki polsko-ukraińskie po wojnie? Myślę, że tutaj jest ogromna przyszłość przed, ja bym powiedział, nawet więcej niż stosunkami polsko-ukraińskimi, ale sojuszem polsko-ukraińskim. Chciałem przypomnieć, że właściwie tuż przed wojną padła taka oferta o pewnym sojuszu. Niekoniecznie militarnym, to miałby być sojusz polityczny, gospodarczy, być może też obronny. Nie zostały jeszcze doprecyzowane warunki, nie zostało to oficjalnie zaprezentowane. To była oferta trójkąta Londyn, Warszawa, Kijów. To jest korzystne właściwie dla każdego z tych krajów. Dla Ukrainy, dlatego że Ukraina potrzebuje takich sojuszników z NATO, jak Wielka Brytania, która jest bardzo aktywna w wspieraniu w tej chwili Ukrainy. Wielkiej Brytanii jest to potrzebne, dlatego że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, a jest zainteresowana tym, żeby odgrywać jakąś ważną rolę w bezpieczeństwie, w architekturze bezpieczeństwa na terytorium Europy, a szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej. No i dla Polski to jest też wspaniała okazja do tego, żeby być sąsiadem Ukrainy, który wspólnie z Ukraińcami realizuje pewną wspólną politykę obronną i również pewne zadania polityczne. A te zadania polityczne to jest perspektywa członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO. Myślę, że to jest jeden z pomysłów, który jest ciekawy i który jest wart zauważenia. Natomiast to, co się dzieje w stosunkach polsko-ukraińskich, no to jest niewątpliwie ogromny przełom, ponieważ mamy w tej chwili ponad 2 miliony uchodźców na terytorium Polski i społeczność polska, Polacy przyjęli ich po prostu tak, jak się przyjmuje gości, chcianych gości, a nie niechcianych gości. To jest wydarzenie bez precedensu. Wydaje mi się, że Putin i Łukaszenko, jeszcze wspominając poprzednio o tej wojnie na granicy polsko-białoruskiej, na migrantów, że Putin z Łukaszenką liczyli na to, że nie poradzimy sobie z taką falą uchodźców, że będzie łatwo uruchomić tam wewnętrzną agenturkę, którą Rosja posiada w każdym kraju, żeby doszło do przepychanek, żeby doszło do jakichś konfliktów między Polakami i Ukraińcami. Nie udało się. Po pierwsze, nasze służby, zdaje się, pracują całkiem nieźle, a po drugie, Polacy na tym nie pozwolą.
Tak, kolejne pytanie na czacie. Długie jest, ale czytam. Jak pan ocenia słowa Bidena o tym, że ten człowiek nie może więcej sprawować władzy, czyli Putin? I późniejszy komentarz o tym, że Biden oczywiście miał na myśli, że nie może sprawować władzy nad regionem i sąsiadami. Czy te słowa Bidena były błędem, od którego spróbowała się odwołać jego administracja? Albo to były słowa celowe? Jak ogólnie pan ocenia prawdopodobieństwo dalszej eskalacji z powodu nieostrożnych słów albo zbyt aktywnych działań kogoś z polityków, atak na NATO z powodu słów Bidena, uderzenie na Polskę z powodu pomocy dla Ukrainy, etc. Ja przepraszam, ponieważ coś mi przez chwilę nie słyszałem w ogóle pana w wyniku jakiejś awarii na łączach. Jakby pan jeszcze raz, przepraszam, wiem, że to długie, jakby pan powtórzył to pytanie. To jeszcze raz. Jak pan ocenia słowa Bidena o tym, że ten człowiek nie może więcej sprawować władzy? I późniejszy komentarz o tym, że Biden oczywiście miał na myśli, że nie może sprawować władzy nad regionem i sąsiadami. Czy te słowa Bidena były błędem, od którego spróbowała odwołać jego administracja, albo to były słowa celowe? Jak ogólnie pan ocenia prawdopodobieństwo dalszej eskalacji z powodu nieostrożnych słów albo zbyt aktywnych działań kogoś z polityków? Atak na NATO z powodu słów Bidena, na uderzenie na Polskę z powodu pomocy dla Ukrainy, etc. Ja mam wrażenie, że Biden doskonale wiedział, co robi i że to nie było tak, że to było przypadkowe. On przedtem już dwukrotnie, raz nazwał Putina killerem, czyli zabójcą, mając na myśli pewnie to, co chciał zrobić z Nawalnym Putin, a potem nazwał go rzeźnikiem. I to jest pewnego rodzaju stopniowanie. Nazwał go również zbrodniarzem wojennym, jak dobrze pamiętam. To nie są przypadkowe słowa, to są przemyślane słowa męża stanu, który chce w tej chwili stanąć na czele koalicji całego świata przeciwko złu. On to powiedział świadomie i to nie sądzę, żeby to... Oczywiście to dementi, czy taka próba osłabienia wymowy tego przez administrację waszyngtońską jest zrozumiała i tutaj się w tym samym kontekście ta reakcja Macrona pojawia, ale to jest kalkulowane. Moim zdaniem to jest chłodno wkalkulowane i to jest właściwe nazwanie rzeczy po imieniu. To jest, rozumiem, też pokazanie, że Biden dorósł do tej roli, jaką chce w tej chwili odgrywać, a oczywiście Moskwa to wykorzystuje do tego, żeby wyrażać różne sprzeciwy, ale tam wściekłość z tego powodu na pewno jest wielka. Ale czy z tego powodu Rosja miałaby uruchomić broń nuklearną i uderzyć w Polskę, czy uderzyć tam w kraje bałtyckie, czy w jakąś inną część państw NATO. Nie wydaje mi się to raczej możliwe, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, Putin jest tchórzem. Putin jest tchórzem, on się boi. I nie sądzę też, ponieważ to nie jest tak, że Putin ma przy swoim biurku czerwony przycisk, jak go naciśnie, to od razu rakieta leci. Tam jest cała procedura, którą trzeba przejść. I wątpię, żeby oficerowie, którzy by mieli wykonać takie działanie, chcieliby po prostu posłuchać takiego rozkazu. Być może w pewnym momencie by się stało tak, że jeden z nich zdecydował się nie posłuchać, ewentualnie nawet zastrzelić kolegę, który by zmuszał go do wciśnięcia tego guzika. To wszystko może być bardzo dramatyczne. Nie wierzę w to, że Putin użyje broni nuklearnej, choć niewykluczone może być użycie taktycznej broni nuklearnej, ale to by był wyraz już takiej desperacji i on by to zrobił wyłącznie ze strachu. Następne pytanie. Czy można oczekiwać zaostrzenia sytuacji w Naddniestrzu, Abchazji i Osetii Południowej? I ja jeszcze od siebie może dodam, że w Górskim Karabachu to zaostrzenie już się odbywa. I czy powiązuje pan właśnie działania Azerbejdżanu z agresją Rosji przeciw Ukrainie?
No jak najbardziej, ponieważ zdaje się, że Kreml zdecydował o tym, żeby te wojska, które są teraz bardzo mu potrzebne, ponieważ przegrywa wojnę konwencjonalną na terenie Ukrainy, ściągnął tam oddziały, które posiadał w Górskim Karabachu, które miały tam strzec pokoju. I są głosy również, że ściąga jednostki z okupowanej części Gruzji, czyli z południowej Osetii i Abchazji. I jest mowa, no nie wiem, jak jest z tym kontyngentem w Naddniestrzu. Nie sądzę, żeby on ściągał ten kontyngent. Ten kontyngent może mu służyć do pomocy w ataku na ukraińskie wybrzeże Morza Czarnego, a konkretnie być może na Odessę, ale rzeczywiście tak, no, on się zwracał z prośbą o pomoc do Kazachstanu. On się zwracał o pomoc do Łukaszenki, który miał, tak powiem, użyć swoich wojsk i doprowadzić do tego, że zostanie odcięty zachód Ukrainy od granicy z Polską. Nie udało się. Ani Kazachstan nie ma na to ochoty, ani Łukaszenka, który jest przerażony wizją, że jakby wysłał te wojska, to by utracił władzę w Mińsku, bo nie miałby go kto wtedy bronić. Więc rzeczywiście takie w tej chwili ruchy są do zaobserwowania, co by świadczyło o tym, że po prostu Rosja ma mało wojska sprawnego, które byłoby w stanie być szybko przerzucone. I okazuje się, że ten cały mit, łącznie z tymi akcjami błyskawicznymi, z przerzutem wojsk wtedy do Górskiego Karabachu, to okazuje się być mit oparty o słomiane nogi. Armia rosyjska udowodniła swoją nieskuteczność, niekompetencje, braki logistyczne i braki wyszkoleń. Ja się chciałbym poruszyć taki wątek, może trochę niezwykłe to będzie pytanie, ale kiedy zastanawiałem się właśnie nad pytaniem, które mógłbym ja sam wymyślić co do tych scenariuszy przyszłości Ukrainy, pomyślałem o takiej kwestii, która szczerze powiedziawszy męczy mnie w ostatnim czasie, bo mówiąc o perspektywie europejskiej Ukrainy, o członkostwie i tak dalej, zakładamy, że Ukraina po wojnie to będzie taka liberalna demokracja, tak? Ale państwo po dużej wojnie bardzo często jest bardzo takie zmilitaryzowane, tak? I czy może być tak, że jest ryzyko, że Ukraina po wojnie, po zwycięskiej wojnie stanie się właśnie państwem takim zmilitaryzowanym i wychodząc z tego autorytarnym i w tym sensie Europa spotka się z innym rodzajem problemu dotyczącym Ukrainy? No to w dużym stopniu zależy od Europy i od Stanów Zjednoczonych i od pomocy, jaka zostanie udzielona Ukrainie, ale rzeczywiście to, że po takiej wojnie, jeżeli przyjmiemy ten wariant pokoju taktycznego, to Ukraina może być ze zrozumiałych powodów krajem mocno zmilitaryzowanym. Natomiast to, że może być krajem zmilitaryzowanym, to wcale nie znaczy, że przestałaby być krajem demokratycznym, ponieważ ten potencjał w Ukrainie jest ogromny. Obserwuję to, co się dzieje na Ukrainie od wielu, wielu lat. Byłem dyrektorem fundacji, która zajmowała się rozwojem świadomości obywatelskiej i mówię o fundacji Pałci, w której byłem dyrektorem. Więc to jest niemożliwe, żeby Ukraina stała się krajem podobnym do Rosji z podobnym sposobem sprawowania władzy. To jest po prostu niemożliwe. Oto jestem spokojny, a gwarantem tego jest również w dużym stopniu prezydent Zełenski, który potrafi tym takim krajem, który jest demokratyczny, rządzić skutecznie w czas wojny. Kolejne pytanie z czatu. Jak pan ocenia ewentualną możliwość uczestnictwa w wojnie armii Białorusi na stronie Rosji? To oczywista sprawa. I jakie skutki tego mogą być dla reżimu Łukaszenki? Wydaje mi się, że po pierwsze armia białoruska nie ma specjalnej ochoty, żeby wziąć udział w
w tej wojnie, podobnie jak Łukaszenko nie ma ochoty, żeby ta armia wzięła udział w tej wojnie, bo to oznacza dla niego problemy. Problemy dlatego, że armia białoruska nie ma doświadczenia bojowego, już najwidoczniej, bo też nie najlepiej przeszkolona. Jedyne szkolenia, jakie ma, to wspólne ćwiczenia Zapad z armią rosyjską. Ma raczej przestarzały sprzęt i z kolei jakby opuszczenie przez sporą część armii terenu Białorusi, żeby walczyć z Ukraińcami poza granicami Białorusi, to jest straszne ryzyko dla Łukaszenki. Może zdaje sprawę z tego, że on wtedy może zostać wysadzony z siodła. Może utracić władzę i to był też dla samego Putina tragiczny scenariusz. Natomiast no, nie sądzę, żeby armia Łukaszenki, tym bardziej, że dochodzą głosy o różnych akcjach dywersji, o dezercji, a również dochodzą również informacje o tym, że spora część Ukraińców, którzy przebywają na uchodźstwie opozycji białoruskiej, chce walczyć, ale po stronie ukraińskiej przeciwko Rosji. No i są już nawet takie jednostki białoruskie, które walczą. A właśnie jeśli tak nie wychodzą z tego tematu białoruskiego, już kilkakrotnie tak wydawało się, że tuż Łukaszenko musi ogłosić tą wojnę Ukrainie. Już jakieś tam prowokacje, już tam ogłaszali, że jakieś tam drony, jakieś wybuchy na terytorium Białorusi ze strony ukraińskiej niby. Ale jednak do tego nie doszło. Jak uważa pan, czy może powodem tego, właśnie głównym powodem tego być nie decyzja tam Łukaszenki czy Putina, a to, że po prostu taki jest stopień tej dezercji z wojska czy niechęci, że to po prostu nie może Łukaszenko, nawet chcąc, a nie może ten rozkaz wydać? To jest wariant najbardziej optymistyczny. On nie jest wykluczony, że na przykład masowa dezercja żołnierzy białoruskich, którzy by weszli na terytorium Ukrainy, dałaby bardzo zły przykład resztkom armii rosyjskiej, której morale też jest słabe. Więc nie jest wykluczone, że taki wariant jest przez Kreml rozważany jako być może nawet niepożądany. To jest prawdopodobne. A co do Białorusi, to tam przecież jest już specjalna jednostka imienia Kostusia Kalinowskiego, zdaje się, która walczy po stronie, złożyła przysięgę na wierność Kijowowi i walczy po stronie ukraińskich sił zbrojnych. Tak, dokładnie. Następne pytanie z czatu. Jak pan ocenia postawę Niemiec wobec Rosji? Czy są szczerzy w swoich sankcjach albo wznowią swoje interesy Nord Stream 2, etc. przy najmniejszej możliwości? Formalne zawieszenie broni, wymuszony pokój z utratą terytoriów, no i takie rzeczy. No cóż, no Berlin zawsze miał bardzo dobre stosunki z Rosją i właściwie dzięki postawie Berlina i postawie Paryża mamy dziś to, co mamy, czyli mamy tą wojnę. Ponieważ taki Putin został wyhodowany, powiedzmy, na łonie Angeli Merkel i pierw Sarkoziego, a potem prezydenta Macrona też. Więc rzeczywiście polityka Berlina jest taka pokrętna trochę. Pamiętajmy, jak Berlin zareagował ustami jednego z polityków na spotkaniu z Andrzejem Melnikiem, ambasadorem Ukrainy w Berlinie, który przyszedł z prośbą o wsparcie i pomoc. Odpowiedź była taka, nie będę wymieniał nazwiska tego pana, ale to wszystko można znaleźć w internecie. Odpowiedź była taka, przecież wam zostało może kilkanaście godzin i żadna pomoc wam już nie będzie potrzebna. Co w domyśle było, że Rosja zwycięży. No więc widzimy, jakie jest to nastawienie. Tam jest elita biznesowa niemiecka, która robiła po prostu kokosy, bardzo duże pieniądze na handlu z Rosją. To są ludzie z SPD, z CDU.
I oni w tej chwili no, bardzo z tego powodu cierpią. No i oni by pewnie chcieli, żeby można było wrócić do tak zwanego business as usual. Tyle tylko, że to jest już niemożliwe. I myślę, że również sam kanclerz Scholz by chętnie widział jakiś powrót do status quo i do dialogu z Rosją, o czym zresztą mówi i on, i Macron. Ale tego dialogu z Rosją już nie ma i nie może być, ponieważ dialog z Rosją znaczy wyłącznie appeasement, czyli znaczy podporządkowanie się Rosji i rosyjskim rządom. Tak, następne pytanie na czacie tam o przyszłości Rosji, ale ja jeszcze nie chcę wychodzić z tematu dyplomacji wewnątrz Europy i chcę w tym kontekście też zapytać o przyszłość stosunków polsko-węgierskich w świetle obecnego dość zaskakującego zachowania Węgier i mimo, że Węgry przez kilka lat były takim największym sojusznikiem Polsce tam w tych walkach z Brukselą i tak dalej, to teraz nawet prezydent Duda mówił, że no, nie rozumiem zachowania Węgier. I w związku z tym, czy jak pan oceni, jeżeli Orban pozostanie przy władzy, to czy może nastąpić jakiś taki kryzys w stosunkach polsko-węgierskich? No on właściwie w jakiejś formie już ma miejsce, ponieważ Orban również gdzieś tam krytycznie się zaraził na temat polskich władz i lekceważąco na temat Ukrainy. No rzeczywiście w tej chwili przed Orbanem wybory i ponieważ spora część Węgrów pamięta dokładnie to, co się w 1956 roku działo na ulicach Budapesztu, czyli wejście Armii Czerwonej i zdławienie powstania węgierskiego, no to tamta pamięć jest żywa, a te obrazki, które oglądają Węgrzy, ponieważ przecież Węgrzy mają dostęp do informacji w przeciwieństwie do Rosjan, Mariupol, Charków, Kijów, no to musi budzić określone skojarzenia i być może Niemcy, też przepraszam, Węgrzy, nie zaryzykują i nie będą głosowały na Orbán. On może utracić większość. On może dalej być ważną postacią i dalej być może nawet być w jakiejś koalicji, ale on już chyba nie będzie miał większości. Tak, następne pytanie z czatu. Przewrót pałacowy na Kremlu skończy się obsadzeniem miejsca po Putinie kimś sprawniejszym, czyli optymalizacją systemu, a nie jego obaleniem. To nie jest w naszym interesie. Tylko rewolucja ludowa miałaby szansę zniszczyć reżim. Aby to osiągnąć, należy maksymalnie spauperyzować rosyjską ludność, aby ją popchać do rozpaczy i rewolty. Czy zgadza się pan z tą tezą? Chcę powiedzieć najpierw do pana Marcina, który zadał to pytanie, że takim bardzo mądrym polskim językiem to było napisane, że dla mnie trudno to było do przeczytania, ale przeczytałem. Dobrze, panie ambasadorze, proszę odpowiedzieć. No, rozumiem. Ja osobiście uważam, że jeżeli dojdzie do zmiany władzy na Kremlu, to nie będzie taka szybka i taka bardzo już zdecydowana zmiana władzy. Tam dojdzie do przepychanek, ponieważ tam są ludzie, którzy są krytyczni w służbach specjalnych, to już wiadomo, że są ludzie, którzy są krytyczni w stosunku do prowadzenia tej wojny i do celów tej wojny. Są ludzie, którzy są wierni Putinowi i tam może dojść po prostu do rodzaju takiej rozgrywki wewnętrznej łącznie ze strzelaniem czy z posuwaniem się do prób uzyskania kontroli nad różnymi ważnymi ośrodkami w kraju. I to może się w rezultacie przełożyć na rodzaj właśnie takiej również wewnętrznej zadymy, która spowoduje, jaka już teraz miała miejsce za Putina, która by mogła doprowadzić do dalszych skutków w postaci rozpadu Związku Radzieckiego. A co do społeczeństwa rosyjskiego, co do opinii publicznej, która w dużej swojej niestety części wspiera Putina, no to takie teorie, które kiedyś wygłaszali liberałowie z zachodniej Europy,
że należy tutaj tym społeczeństwu obywatelskiemu Rosji dawać granty, pomagać, wspierać, no bo to jest przyszłość Rosji. No, okazuje się, że nie ma tej przyszłości Rosji w takiej formule, jak chciałyby Stiftungi niemieckie czy organizacje pozarządowe europejskie, tylko jest zupełnie coś przeciwnego, jest po prostu sztywne i ślepe poparcie dla Putina, więc jeżeli ludność Rosji, obywatele Rosji odczują działania tych sankcji bardzo boleśnie, to jest szansa, że ta Rosja przestanie być taka, jaka jest i się posypie. No i wtedy mogą tutaj zaistnieć takie scenariusze, które będą niestety trudne i będą wielkim wyzwaniem dla świata. No a czy może być jeden z takich scenariuszy kolejny kryzys czy kolejna wojna w Czeczenii? Bo wiemy, że no, reżim Kadyrowa jest, no póki jest finansowany z budżetu rosyjskiego i to bardzo poważnie finansowany, a jak tego nie będzie? No dokładnie, no tak sobie też myślałem cały czas, że taką pierwszą częścią tej Federacji Rosyjskiej, która może się zrewoltować i może tam zacząć wojna, właściwie nawet wojna domowa na rosyjskim Kaukazie, to właśnie Czeczenia, Inguszetia, te rejony. No przecież trzeba sobie powiedzieć również uczciwie, że etniczni Rosjanie to nie jest większość społeczeństwa rosyjskiego. Tam są cała ogromna społeczność muzułmańska, która niekoniecznie się musi zachowywać tak jak etniczni Rosjanie w pewnym momencie. Jest Syberia, która zawsze miała tendencje odśrodkowe i był taki moment w czasie rewolucji lutowej, potem w czasie tej wojny domowej w Rosji, to tamte separatystyczne tendencje wtedy się bardzo mocno odzywały i tam były jakieś pomysły na to, żeby Syberia była niepodległym krajem, ewentualnie były przymiarki do tego, żeby tam z Chinami się zjednoczyć, jakieś ukłony w kierunku Stanów Zjednoczonych wtedy były. Także naprawdę potencjał na to jest spory. Tak, kolejne pytanie z czatu. Jak pan ocenia propozycję eliminowania wagnerowców, których Rosja wysłała jako najemników poza Rosję, na przykład do Afryki? A Rosja oficjalnie się ich wspiera jako ich tamnietów. Amerykanie już to wykorzystali w 2018 roku, aby wytłuć ich ponad setkę w Syrii. Rosyjska agentura już płaciła zabijakom w Afganistanie za skalpy żołnierzy NATO. Powinni zrozumieć ten sygnał. No tak, w tej chwili zdaje się twórcy Wagnera są na liście sankcyjnej. I wagnerowcy, którzy funkcjonowali na terenie Afryki i w różnych innych gorących miejscach, gdzie Rosja usiłowała coś ugrać dla siebie, no to spora część ich wróciła do kraju w tej chwili, bo jest potrzebna. Potrzebna jest również w tym, żeby wejść do walki na terytorium Ukrainy i robić to, co potrafią wyłącznie robić, czyli mordować i zabijać, szczególnie bezbronną ludność. Ci Wagnerowcy to są tacy po prostu mordercy, prywatni mordercy, którzy opanowali rzemiosło zabijania i którzy robią to nie z powodu przynależności do rosyjskiej etniczności czy przywiązania do kraju, tylko dla pieniędzy. A tak dalej. A czy jest możliwe za jakiś czas uderzenie Japonii na Kurylę? Jaki mogłoby to mieć wpływ na sytuację w Rosji i na działania Rosji? No to, co się w tej chwili dzieje na Kurylach, jest bardzo ciekawe, bo tam w tej chwili po pierwsze no, Rosja w ogóle zawiesiła jakiekolwiek rozmowy z Japonią na temat Kuryli i rozpoczęła tam manewry wojskowe na Kurylach. To by świadczyło o tym, że jeżeli w tej chwili Rosja będzie zaangażowana na paru kierunkach
I to sojusznicy Stanów Zjednoczonych będą angażować tą Rosję na paru kierunkach, to może pomóc Ukrainie zwyciężyć szybciej w tej wojnie. To ma jakiś sens i z punktu widzenia strategicznego by było zrozumiałe. No a tak z perspektywy takiej strategicznej, Japonia liczy jeszcze w XXI wieku odzyskać jednak te goryle, które są japońskie? No jakby się nadarzyła okazja, być może się nadarzy. Mówię o tym rozpadzie Związku Radzieckiego i płaceniu potem reparacji, jeżeli tam coś jeszcze z tej struktury państwowej zostanie, to no tak, no. Wtedy się różni gracze będą upominać o różne rzeczy. No to można powiedzieć, że i Finlandia może się o coś upomnieć, prawda? No bo Karelia jest konna fińska ziemia, a Kurila jest konna japońska. Dobrze, wrócę na chwilkę jeszcze do naszego regionu i czy według pana ta cała sytuacja, która teraz się dzieje, czy może ona wzmocnić dążenia państw naszego regionu, Europy Wschodniej, do połączenia takiego regionalnego, bo wydaje mi się, że takie tendencje już były w ostatnich latach, i tam Trójmorze, i ten Trójkąt Lubelski i tak dalej, no to w formatach takich inicjatyw dyplomatycznych. A czy może to rozwinąć się na jakąś bardziej poważną skalę, czyli jakiś sojusz obronny, czy coś takiego? No zdecydowanie tak. No mówiliśmy już o tym ewentualnym sojuszu, który nie został jeszcze dookreślony ze względu na wybuch wojny. Wielka Brytania, Polska, Ukraina. No, jeżeli byśmy myśleli w tej chwili o obronie kolektywnej, zbiorowej i dla Europy Środkowo-Wschodniej, to tego się już nie da inaczej kalkulować, ale tylko z udziałem Ukrainy. Więc tu należałoby zacząć w tej chwili twórczo myśleć nad tym, w jakiej formule zaangażować tu Ukrainę. To myślę, że coś takiego się prędzej czy później narodzi. No tutaj jest grupa krajów Morza Czarnego, która jest żywotnie zainteresowana tym, żeby nie pozwolić Rosji na za wiele tam w tym regionie. No to mówię o Rumunii, Bułgarii, Turcji i Gruzji. Więc tutaj możemy widzieć jeszcze różne rozwiązanie. To bardzo ciekawa jest rola Turcji. Od Turcji bardzo wiele w tej chwili zależy, ponieważ Turcja w tej chwili zamknęła Dardanelę dla rosyjskich statków wojennych, co jest ważnym sygnałem. I Turcja zbroi, dostarcza Bajraktary w Ukrainie, mimo że stara się również uważać, że jest z Rosją na jakiejś stopie mniej czy bardziej przyjacielskiej. Więc tam się w tej chwili ta stara architektura bezpieczeństwa, która dotyczyła tej Europy Środkowej i Wschodniej, ona ulega przewartościowaniu, zrujnowaniu właściwie. I na tych ruinach, czy właściwie na tym, co się z tego wyłoni, powstanie pewnie jakiś nowy porządek. Nowa koncepcja, gdzie również znajdzie się miejsce dla tego Trójmorza jako projektu infrastrukturalnego, gospodarczego, który byłby bardzo pomocny w tej chwili i którego członkiem Ukraina również powinna się stać, mimo że na razie w Trójmorze to tylko jest uwzględnia członków Unii Europejskiej, ale już była mowa o tym, że Ukrainie należy tam jakąś rolę dać i należy ją do tego projektu wciągnąć. Więc to, co się w tej chwili dzieje, to stwarza też ogromne szanse na wzrost znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej. Wspomniał pan o Turcji i właśnie, no tak, to jest na razie jeden z najbardziej ciekawych w ogóle krajów w perspektywie naszego regionu i mieliśmy oddzielny wykład o Turcji. I w związku z tym chciałbym zapytać, pracował pan ambasadorem na Ukrainie i na pewno dużo pan rozmawiał z tureckimi dyplomatami tam na Ukrainie. W związku z tym, według pana, czy Turcja, czy może stać się takim pośrednikiem w kwestii Krymu, kiedy jednak dojdzie
dojdzie do tego, że trzeba będzie tą kwestię rozwiązywać w jakiś sposób. Czy może Turcja stać się takim, nie wiem, czy gwarantem, czy no, zaproponować jakąś formułę, co robić z tym Krymem i tak dalej. Czyli Turcja i Krym. Zdecydowanie tak. Turcja może stać się tu bardzo ważnym krajem i właściwie ona się już nim stała, ponieważ warto przypomnieć, że Turcja nie uznała legalności aneksji Krymu i związki Turcji z Krymem są takie no, dość poważne, ponieważ krymscy Tatarzy są bardzo obecni na terytorium Turcji i stanowią tam silną grupę lobbystyczną, która jest w stanie również interesy krymskich Tatarów tam podnosić w Ankarze. Więc tak, Turcja jak najbardziej. Z tym, że tutaj musi być jeszcze jedna rzecz, z którą i Turcja i Europa ma problem. To są stosunki Unia Europejska i Turcja. Turcja jest członkiem NATO i Turcja jest jeszcze ciągle członkiem kandydatem na członka w Unii Europejskiej. I tu niestety ten temat został przez i Europę, i Turcję w pewnym momencie opuszczony i być może należałoby do tego tematu wrócić i próbować oswajać tą Turcję i budować współpracę z Turcją, ponieważ Turcja jest jednym z kluczowych, najważniejszych krajów w tym regionie, o którym w tej chwili mówimy. Bez Turcji tu się nic nie da załatwić. Natomiast turecka armia, która jest również armią natowską, jest jedną z najsilniejszych armii na terytorium Europy. Kolejne pytanie z czatu. Jak pan ocenia słowa generała Skrzypczaka, że obwód kaliningradzki jest okupowany i warto się o niego upomnieć? To jest ciekawy temat, który został podniesiony przez pana generała. Ma tam jakieś podstawy prawne nawet. Oczywiście Rosja się już bardzo, bardzo oburzyła. No z tym obwodem kaliningradzkim to rzeczywiście jest pewien problem, bo widać wyraźnie, że jest ogromna pokusa, że Białoruś i Rosja najchętniej by wykonały taki manewr, żeby się przebić, poprowadzić korytarz przez Myk Suwalski, żeby rosyjska Białoruś, która jest właściwie częścią imperialnego projektu rosyjskiego, miała bezpośrednią drogę do Kaliningradu, co by było bardzo istotne, bo Kaliningrad ma kłopoty w tej chwili z dostawami podstawowych artykułów, w tym również żywności, ponieważ po pierwsze no, pozamykane są w tej chwili granice i są sankcje nałożone, więc te kraje bałtyckie po prostu no, nie przepuszczają. A po drugie, no, jeżeli zostanie wykonana skuteczna blokada na Morzu Bałtyckim Kaliningradu, no to szczerze mówiąc mają przerąbane i dlatego wersja taka, że Putin byłby zainteresowany takim korytarzem, spędza sens z powiek analityków natowskich i pewnie również polskiej Litwy. Jest jedno pytanie. Jakie mogą być kolejne działania Rosji po zakończeniu wojny, także na arenie dyplomatycznej? Na ile ocenia pan szanse ataku Rosji na inne państwa w przyszłości? Znaczy to zależy od tego, jak się skończy ta wojna. Trudno powiedzieć, żeby jeżeli ona się skończy jakimś taktycznym pokojem, to trudno sobie wyobrazić, żeby Rosja musi odbudować swój potencjał militarny. Przecież ona straciła chyba z 10% swojego sprzętu, tak zwanego nowoczesnego sprzętu. Więc żeby w ogóle komukolwiek grozić i z powrotem stanowić jakąś ważną siłę, to Rosja musi przebudować swój potencjał militarny, na co jej nie należy pozwolić, stanowczo nie należy jej na to pozwolić, no i ewentualnie musiałaby również inaczej zacząć szkolić swoją armię, na co jej również nie należy pozwolić. Także ja tutaj takiego zagrożenia nie widzę. Ja bardziej widzę zagrożenie z powodu właściwie wewnętrznych rozruchów czy rozpadu Rosji, gdzie może się ujawnić taki właśnie potencjał destrukcyjny. Ale takiej Rosji, która by podpisała jakiś
układ pokojowy i mogłaby potem funkcjonować jako zagrożenie dla Zachodu, to jakoś nie bardzo to widzę w tej chwili. Oczywiście no jest ta broń nuklearna, ale nie sądzę, żeby jej Rosja zdołała użyć. Chciałbym jeszcze zapytać o perspektywie europejskiej Mołdawii i Gruzji, ponieważ po rozpoczęciu tej inwazji najpierw Ukraina podpisała oficjalny wniosek o członkostwo, a później w jednym dniu chyba podpisali Mołdawia i Gruzja też, ale ani Mołdawia, ani Gruzja nie dołączyły się do sankcji przeciw Rosji w związku z wojną, a w Gruzji w ogóle tam Michał Saakaszwili jest uwięziony, że co w ogóle według mnie jest sprzeczne z jakimiś wartościami demokratycznymi, więc w związku z tym, jakby pan oceniał te perspektywy Mołdawii i Gruzji do członkostwa w Unii Europejskiej? No po pierwsze, rzeczywiście no, tutaj widać wyraźnie, że Rosja mogłaby, to jesteśmy tego świadomi, że Rosja ma i buduje sobie wpływy zarówno w Gruzji, jak i w Mołdawii i kwestia ewentualnego obalenia rządów Paisandów w Mołdawii i zaprowadzenia, jak chodzi o partię, która rządzi w Gruzji, to jest partia z dużymi wpływami moskiewskimi, to tamtego nie trzeba by było robić. Ale ponieważ sami Gruzini po prostu protestowali, demonstrowali przeciwko tej wojnie na ulicach masowo. Natomiast partia będąca u władzy, ona tak manewruje pomiędzy Rosją a Europą, nie do końca pewnie przekonująco i skutecznie. Rzeczywiście powstało coś takiego, co się nazywa TRIO, czyli trzy kraje, Ukraina, Mołdawia i Gruzja, które miały pełnić rolę takich patroli, powiedzmy, które by testowały przyjęcie tych krajów do Unii Europejskiej w przyszłości. No ale no, widać, że ta wojna w tej chwili spowodowała, że o tym jest trudno rozmawiać. Natomiast jest niebezpieczeństwo, że zarówno Mołdawia, jak i Gruzja może się w najbliższej przyszłości stać znowu obiektem właściwie agresji rosyjskiej. Niekoniecznie w formie całkiem militarnej, to może być agenturalno-puczowa wersja. Dobrze, bardzo dziękuję panie ambasadorze. Nie mamy na razie już pytań na czacie, także będziemy już powoli kończyć. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę i oddaję głos dyrektorowi Malickiemu, jeśli dyrektor jest z nami, dlatego że jest jak najbardziej. To proszę panie, bardzo panie dyrektorze. Jestem jak najbardziej. Panie ambasadorze, wysłuchałem cały czas, bardzo to ciekawe była i wypowiedź i ta dyskusja. Gratuluję także i pytań wszystkim, którzy je zadawali. Ja tak pozwolę sobie na koniec nie dorzucać kolejne pytania i męczyć, dobijać wykładowcę, raczej jakieś odnieść się do poszczególnych poruszonych czy spraw, czy elementów, czy może jakiś w jednym wypadku jakieś moje uwagi. Co do zakończenia wojny, ja osobiście obawiam się wypowiadać, ponieważ wypowiadałem się wielokrotnie, zanim ta wojna się zaczęła. I ponieważ z tym będzie tak jak z upadkiem Związku Sowieckiego, że im dalej od upadku Związku Sowieckiego, tym więcej jest ludzi, którzy przewidzieli ten upadek. Więc ja na wszelki wypadek mówię, ja osobiście wielokrotnie twierdziłem, że Rosja nie uderzy frontalnym atakiem, argumentując, że to się Rosji po prostu nie opłaca, że jest tyle różnych elementów przeciwnych rozsądkowi. No i widzą państwo, jest wprost przeciwnie. Na swoje usprawiedliwienie powiem tylko, że
że właściwie wszyscy ci wypowiadający się w Polsce publicznie emerytowani czy w stanie spoczynku generałowie polscy, ale również i zachodni mówili tak samo. No ale jest dla nas wszystkich przecież zadziwiające i zastanawiające, że armia, która, ambasadorze, armia, która ma 8 lat, prawda, tak naprawdę, przebudowana, zrobiona na nowo, a ta armia i mniejsza również i liczebnie, potrafiła się miesiąc bronić, jak tu już wskazano wielokrotnie, uniemożliwiła wykonanie jakiegokolwiek z głównych założeń postawionych przez na początku agresji. Więc bojąc się wypowiadać o zakończeniu, no jednak i mnie się wydaje, że jeśli by strona ukraińska jeszcze miesiąc wytrzymała, to przy skali strat w sprzęcie, w ludziach, jakie jest po stronie rosyjskiej, i przecież zasoby rosyjskie też nie są nieograniczone, mimo że to potężny kraj i liczebnie wielka armia, ale przecież oni ściągnęli te oddziały z daleko wschodnie, niewątpliwie dlatego, że jest deal z Chinami w tej sprawie. Inaczej przecież te oddziały przyleciały, zostały wycofane stamtąd po raz pierwszy od II wojny światowej. Zatem coś tym jest, no ale nie mogą wszystkich miejsc ogołocić, bo już przecież widzą, że Chiny grają swoją grę i tu pełna zgoda, im zależy na osłabieniu niewątpliwie Moskwy. Japonia, tu uwaga dla no niby oczywista, Japonia jest jedynym, proszę Państwa, jest jedynym krajem, który nie podpisał traktatu pokojowego po II wojnie światowej z Rosją. Jedynym. Zatem tam w pewnym sensie, a propos tych kuryli, o których pan ambasador mówił, no tu nie potrzeba nic specjalnego robić. Zgadzam się, że w razie nowej rewolucji, nowego rozpadu i tak dalej, każdy będzie brał swoje. Tak podejrzewam. Co do Kaliningradu, to jest zabawna rzeczywiście sprawa, ale proszę sobie wyobrazić, nie wiem, czy Państwo pamiętają lub wiedzą, że Chruszczow w ramach swoich różnych decyzji postanowił oddać Kaliningrad, ale nie Niemcom oczywiście, tylko Polsce i Litwie do podziału. I wyobraźcie, w ramach różnych swoich pociągnięć, których no, niektóre były zadziwiające. No, przypomnijmy, że przecież decyzją Chruszczowa Związek Sowiecki wyszedł z Austrii. Jest to jedyne miejsce, gdzie Związek Sowiecki skąd wyszedł dobrowolnie w ogóle. Bo wedle znanego przysłowia, gdzie stanie stopa żołnierza radzieckiego, tam jest Związek Radziecki. No i tymczasem on to wyszedł z Austrii i zaproponował Polsce i Litwie podział obwodu kaliningradzkiego. No i wyobraźcie sobie Państwo, dlaczego do tego nie doszło. Ponieważ odmówiła Litewska Socjalistyczna Sowiecka Republika ustami sekretarza generalnego Litewskiej Partii Komunistycznej Sniečkusa, który, no i tu następny argument, bo to wyszło jakieś dokumenty z tego wyniku, który, proszę Państwa, komunistą, ale człowiek myślący narodowo, on powiedział w wewnętrznej jakiejś naradzie, nie Chruszczowowi, tylko w jakiejś wewnętrznej komunistycznej naradzie, że nas, Litwinów, jest bardzo mało i zalałaby nas ta ludność rosyjska, która zgromadzona jest w Kaliningradzie. I krótko mówiąc, generał Skrzypczak nie musiałby pytać o to, bo już 50 lat by część była, już by nie było obwodu kaliningradzkiego. I na koniec dwie sprawy chcę powiedzieć. Tak jak ja obserwuję to, co się dzieje. Jedna to o roli tej wojny.
dla Ukrainy i dla Rosji. Dla Ukrainy, patrząc, widzę kolosalną rolę tej wojny w budowaniu świadomości państwowej, świadomości narodowej, budowaniu pogłębionego patriotyzmu. Przecież my z ambasadorem pamiętamy doskonale czas przed ostatniego dziesięciolecia, ale to prawie wszyscy na ekranie, kiedy obywatele ukraińscy uciekali od wojny, uciekali za granicę, żeby nie pójść do wojska. Krym Ukraina oddała bez jednego strzału, to dla Polaków była rzecz niewyobrażalna w ogóle. A oto teraz dziesiątki, nie tylko obrona terytorialna nie może się opędzić od chętnych, dziesiątki tysięcy Ukraińców płci męskiej wracają z zagranicy, żeby walczyć o swój kraj. Putinowi udało się wschodnią Ukrainę złączyć z zachodnią. To, co się słyszy stamtąd od ludzi mówiących po rosyjsku, często w tym rosyjskim językiem, w najgorszych słowach o Rosjanach, którzy tam przyszli. To niesamowicie cementuje ten kraj, społeczeństwo i tworzy taki nowy mit założycielski, co z pewnych względów będzie bardzo ważne, z pewnych względów, z uwagi na przyszłą europeizację Ukrainy i stosunki polsko-ukraińskie i tak dalej. Ukraińskiej, a po stronie rosyjskiej, tak patrząc z punktu widzenia historii, to proszę Państwa, ta wojna miała być szybka, krótka, miała wzmocnić władzę. Tymczasem stało się zupełnie odwrotnie i rzeczywiście jest możliwe, że w jakiejś tam formie, nie wiadomo jakiej, bardziej lub mniej dramatycznie, ta wojna może być przegrana, bardziej czy mniej. Ja bym nie wykluczał, że to może być jak z wojną japońską, która, jak wiemy, miała być szybką, łatwą wojną dla wzmocnienia caratu, a okazała się przyczyną stopniowego upadku caratu i imperium carskiego. W tym wypadku Putina i systemu putinowskiego. No, oczywiście żal wielki, że tylu ludzi musi zginąć, aby się zachwiał system putinowski. I na koniec ostatnia kwestia z wypowiedzią prezydenta Bidena. Należę do ogromnej mniejszości komentujących, którzy uważają, że te zapowiedzi o jakimś historycznym dla Polaków przemówieniu, ja nie znalazłem nic tam historycznego dla Polaków. Wypytywano mnie wielokrotnie, co to może być. Niestety dałem się wciągnąć w takie dywagacje, to okazało się bez sensu. Ja nie znalazłem. Znalazłem po raz setny powtórzenie o artykule 5, a to, jak mówiąc zimno i szczerze, z punktu widzenia historyka, dopiero jeśli Moskwa na nas napadnie, to się okaże, czy artykuł 5 rzeczywiście dla 20 paru krajów będzie świętością, tak? Oczywiście nie chciałbym ani żeby nas napadli, ani żebyśmy zostali opuszczeni, gdybyśmy byli napadnięci. Dla mnie było to, jakby te odwołania historyczne i tak dalej, ja znalazłem to jako szlachetną wypowiedź szlachetnego starszego pana z szeregiem odniesień do gospodarzy, bardzo miłych i tak dalej, poza jednym elementem. Tu ambasador się zgodzi, a nawet sam wspominał ten zwyczaj z brytyjskiej dyplomacji. Pewne są tylko wiadomości zaprzeczone. Ja również nie wierzę, bo tego chyba nie było w tekście. Natomiast to nie jest, że starszy pan się zapomniał. Tego nie było w tekście i nie powinno być może od razu być tak powiedziane, natomiast to tylko mi dowodzi, że to jest omawiane w owalnym gabinecie,
ta sprawa i że być może upadek Putina stał się w tej chwili celem wojny z punktu widzenia Ameryki, czyli załatwienie spraw gruntownie, a nie zrobienie tych błędów, które były poprzednio, bo kończąc powiem, no obecny napad na Ukrainę w lutym to jest Gruzja 4, tylko w 2008 Zachód nic nie zrobił, w sprawie Krymu w istocie niewiele, w sprawie Doniecka niewiele. No więc dopiero przy Gruzji numer 4 doszło do poważnej reakcji i te narastające lawinowo sankcje przekonują mnie, że może od tygodnia upadek Putina przez upadek gospodarczy Rosji może być celem nie tylko wysyłanie broni, obronienie Ukrainy, ale może być celem tym końcowym, jaki Ameryka sobie postawiła. No i gdyby tak było, to pewnie byśmy się obaj ambasadorze ucieszyli. Dziękuję bardzo. Wolny świat zwycięży. Dziękuję bardzo. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. A Janku, no i raz jeszcze gratulacje. I bardzo dziękuję, bo wiem, że tam były ambasador RP w Kijowie jest rozrywany. No, ja bardzo sobie cenię instytucję, którą reprezentuje dr Malicki i nie wyobrażałem sobie, żeby mnie mogło tam zabraknąć. I no, właściwie chciałem życzyć Państwu optymizmu, bo to jest potrzebne nam, Ukrainie i światu w tej chwili bardzo. A im więcej go będziemy mieli, tym łatwiej damy sobie radę. Tak. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten optymizm. Dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Dziękuję.